Witajcie. Niestety realia dzisiejszego świata są takie, że wielu ludzi, którzy jeszcze wczoraj byli uważani za zwykłych obywateli, z zupełnie innych powodów spadają na samo dno, stając się bezdomnymi. Każda z takich osób ma swoją smutną historię. Nawet wśród tych ludzi są tacy, którzy straciwszy prawie wszystko, nie stracili swojego człowieczeństwa. Dzisiaj opowiemy wam o człowieku, który nawet nie podejrzewał, jak bardzo jego postawa doprowadzi do ogromnych, ale tym razem pozytywnych zmian w życiu. Tego zimnego i śnieżnego dnia na głównym placu Kansas City Billy siedział jak zwykle na swoim miejscu, podsuwając przechodniom kubek na jałmużnę. Pomimo złej pogody, przechodząca obok Sara Darling zwróciła uwagę na bezdomnego mężczyznę i chcąc jak najszybciej dostać się do biura, nawet nie przywiązywała wagi do tego, ile była gotowa mu oddać, wyciągając kilka metalowych monet z przegródki na drobne w torebce i wrzucając je do kubka. W tym momencie nie wiedziała jeszcze, że wspierając bezdomnego, przypadkowo spadł jej z palca pierścionek zaręczynowy z brylantem, trafiając razem z monetami do kubka. Sara zauważyła stratę dopiero następnego dnia, a intuicja podpowiadała jej, że pierścionek musiał zostać u bezdomnego. Przygotowując się psychicznie na to, że zapewne go nie odzyska, kobieta poszła w to samo miejsce i tak się złożyło, że Billy wciąż tam siedział. Sara zakładała, że włóczęga może kłamać, ale i tak postanowiła zaryzykować. Pamiętasz mnie? Powiedziała Sara do bezdomnego. Billy podniósł wzrok i odpowiedział. Niestety nie, na co dzień spotykam mnóstwo ludzi. Wtedy kobieta zapytała wprost, czy w kubku miał wczoraj coś innego niż monety. Billy rzucił. Tak, coś tam było. Jak się okazało, przeglądając monety, Billy znalazł pierścionek i uznając go za cenny, ukrył w kieszeni. Rzeczywiście miał rację, bo pierścionek Sary był wart ponad 4000 dolarów. Co zaskakujące, biorąc pod uwagę sytuację bezdomnego i wartość przedmiotu, Billy nawet nie pomyślał o sprzedaży pierścionka i miał nadzieję, że wkrótce zgłosi się po niego właścicielka. Co jeszcze dziwniejsze, wyjął z kieszeni pierścionek starannie zawinięty w papier i oddał go kobiecie. Zaskakujące, prawda? Zszokowana zachowaniem bezdomnego Sara postanowiła oddać całą gotówkę, którą miała w tym momencie przy sobie. Oczywiście porozmawiała też z bezdomnym. Z rozmowy dowiedziała się, że to nie pierwszy raz, kiedy Billy znajduje czyjąś wartościową rzecz, bo kiedyś zwrócił już sygnet US National Football League, który wyceniano na kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Dzięki temu, że w młodym wieku jego dziadek, który był pastorem, wpoił mu właściwe wartości życiowe, Billy po prostu nie mógł przywłaszczyć sobie cudzej rzeczy. Tamtym razem właściciel sygnetu nie uznał, że dobrze byłoby pomóc bezdomnemu. Wszystko to bardzo poruszyło Sarę, a gdy wróciła do domu, ona i jej partner postanowili zorganizować zbiórkę pieniędzy na jednym z portali dla potrzebujących, bo nie chcieli zachować się jak niegdyś obojętny piłkarz. Do tego kobieta wierzyła, że człowiek o wielkim sercu nie powinien żyć na ulicy. Para rozpoczęła akcję, której celem było opowiedzenie o uczciwym bezdomnym i zebranie 1000 dolarów, co miałoby nieco poprawić jego życie. Sara i jej partner nawet nie podejrzewali, co będzie dalej. Kilka tygodni później suma darowizn wyniosła już 60 tysięcy dolarów. Gdy nadszedł czas przekazania zgromadzonej kwoty, w grę wchodziło już ponad 190 tysięcy dolarów. Wdzięczny Bill, który wcześniej nie podejrzewał, że czeka na niego taki prezent, po prostu nie mógł ukryć emocji i łez. Mężczyzna bez końca dziękował Sarze za jej pomoc. Zaciekawieni dziennikarze przybyli nawet na wzruszające spotkanie Billego i Sary, a wkrótce zrobili z mężczyzny lokalnego celebrytę, którego historia stopniowo obiegła cały świat. Byłem bezdomny, ale mimo to nigdy nie przywłaszczyłem sobie cudzej rzeczy, powiedział Billy dziennikarzom. Dla Sary i jej partnera bolesna była świadomość, że tak uczciwy człowiek żyje na ulicy i codziennie musi walczyć o przetrwanie. Wkrótce po otrzymaniu imponującej sumy pieniędzy, były już bezdomny mógł kupić dom i samochód, a także dostał pracę jako asystent techniczny zespołu muzycznego. To nie koniec. Po obejrzeniu wiadomości o miłym bezdomnym mężczyźnie, skontaktowali się z Billym jego krewni, którzy przez ostatnie 16 lat uważali go za zaginionego. Przejechali 1000 kilometrów, by go odwiedzić, a Billy w końcu odzyskał kontakt z rodziną. Od tego czasu Billy utrzymuje przyjazne stosunki z parą, która mu pomogła. Uczestniczy też w meczach hokejowych i organizuje rodzinne spotkania. Tak się złożyło, że w ciągu zaledwie jednego dnia zmieniło się niemal całe życie Billiego. Ludzie, którzy wcześniej go po prostu nie zauważali,
uczestniczyli w walce o jego los, dzięki czemu teraz ma wszelkie szanse na godne życie. Cóż, bez wątpienia wszystko to wynika z jego wychowania i dobrego serca. A co wy zrobilibyście na miejscu bezdomnego, zupełnie szczerze? Dajcie znać w komentarzach poniżej. To wszystko na dzisiaj. Możecie ocenić to wideo i do zobaczenia wkrótce.